Odcinek pojawi się jakoś w tygodniu, bo chcę tam jeszcze kilka rzeczy dopracować. To będzie dla mnie taki ważny dosyć odcinek, bo chciałbym za jego pomocą zakończyć tą pewną erę skamu, bo w 2020-2021 roku mieliśmy wysyp tych skamerskich współprac. I tak jak kiedyś wspominałem, stworzymy takie watachańskie imperium. Bo wiecie, dzieje się tak teraz, że influencerzy sobie świetnie zdają sprawę, że internet zapomina po 2 tygodniach. I jest tak, że reklamują coś skamerskiego, nie? Że nawet widzowie nie dostają tego. Mija miesiąc, znowu robią taką współpracę skamerską, nawet nie przepraszają, znowu dostają hajs, ludzie oszukani, za miesiąc znowu kurwa coś, nie? I oni tylko sobie budują portfele, a nic nie tracą, bo internet kurwa zapomina. Pewien pomysł właśnie jak sprawić, żeby były jakieś konsekwencje takich rzeczy. Bo ja rozumiem, nie, że każdy popełnia błędy i jest sporo influencerów, którzy popełnili jakieś błędy i przeprosili za to. I to jest okej. Ale są też tacy, którzy popełnili błędy, siedzą cicho 2 tygodnie, później robią znowu i znowu i znowu. I robią to z premedytacją i myślę, że to czegoś takiego nie możemy dopuszczać. Mam pomysł, jak to robić z głową, z klasą, bez żadnych wyzwisk, a tak, żeby po prostu oni te konsekwencje ponosili i tak, żeby ich to zabolało. Bo każdy ma jakiś czuły punkt. Jeden influencer dba bardziej o Instagram, inny chce mieć dobre jakieś kontakty z daną marką. Więcej się dowiecie po prostu już z odcinka jakoś w tygodniu.